Dzień dobry. Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku vlogu pierwszej polskiej platformy treningowej iTrainer. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Gosia Jasińska, Przemek Niemiec, Witam. Bartek Huzarski. Porozmawiamy o zawodowym peletonie, o podpisywaniu, negocjowaniu kontraktów, o tym, jak przejść na kolarską emeryturę, o tym, jak jeździć według wskazań pulsometru i miernika mocy, no i również o kolarstwie romantycznym. Zapraszam. Przecieraliście też szlaki trochę dla polskich kolarzy, którzy teraz są w zawodowym peletonie. Jest ich coraz więcej, jest coraz więcej masażystów, mechaników, za chwilę pewnie i trenerów, dyrektorów sportowych. Czy z waszego punktu widzenia, no bo nadal jesteście w kolarstwie, wiecie co się dzieje, jest teraz łatwiej stąd wejść do zawodowego peletonu? Czy ta popularność kolarstwa i to, że już nie jesteśmy takim też egzotycznym krajem, ciekawym, skąd można pozyskiwać zawodników, powoduje, że właściwie trudniej jest podpisać kontrakt z ekipą zawodową. W Orturze mamy więcej masażystów i mechaników teraz niż kolarzy polskich, No, niestety. to się Kontrakt zmienia. można. To na pewno. Czyli Chyba można. łatwiej trafić do ekipy właśnie jako ten tak zwany staff niż chyba jako kolarz. No bo oczywiście nie są to takie czasy, że ścigał się tam tylko Zbyszek Szpruch i Sylwek Szmyt i koniec. Ale to też nie są takie czasy, jak u nas w pięciu startowało na Tour de France i mieliśmy 17 czy 18 zawodników w World Tourze plus w drużynach prokontynentalnych, co nie? Więc wydaje mi się, że tutaj jakiś regres nastąpił. No, po tym roku dwóch naszych World Tourowców skończyło karierę, no ale w ich miejsce, że tak Jeden powiem, wszedł. no dwóch weszło, bo Czarek zmienił obywatelstwo już oficjalnie, no i wskoczył Maciejuk. Filip Maciejuk do World Touru, no więc tak jakby status quo został zachowany. No, ale generalnie wydaje mi się, że wszystko się rozbija o dobrego menadżera. Plus mamy Aurelę Nerlo też znowu No, no, wróciła no. niejako, nie? No bo Tak, była, tak. wróciła. Cały czas się mi się wydaje, że się wszystko rozbija o dobrego menadżera, co nie? Może gdybym miał dobrego menadżera, to bym też nie skończył, tylko jeszcze bym się rok pościgał, bo miałem naprawdę dobry ten ostatni sezon. A jednak menadżer no, jest tutaj też taką ważną osobą, która może dużo zdziałać, co nie? No bo dyrektorzy sportowi nie mają czasu tam oglądać jakichś wyścigów trzeciej czy czwartej kategorii, a tam czasami jakieś perełki są, co nie? Wygląda negocjowanie takiego kontraktu, albo w ogóle nie wiem, jak wygląda kontakt z takim. Tu piszesz maila, szanowny panie dyrektorze sportowy, Jak nie jestem. masz menadżera, to tak możesz robić. Generalnie wszystkim się zajmuje menadżer, prawda? Okej. On negocjuje czyli mój menadżer negocjuje z menadżerem ekipy. Ale ustalasz ze swoim menadżerem, Tak, słuchaj, nie, ja chcę to i pierwsze my to. rozmawiamy między sobą, na jakie warunki się możemy zgodzić, czego oczekujemy. Później on z tymi naszymi jakby argumentami idzie do menadżera ekipy głównego, nie dyrektora sportowego, tylko menadżera. I z nim po prostu uzgadniają. No i potem jak główny menadżer wyrazi zgodę, powie OK, umawiamy termin, spotykamy się w trójkę, czyli ja, mój menadżer i menadżer ekipy, podpisujemy kontrakt, podajemy sobie dłoń. No i tyle, tak to wygląda, prawda? Tylko wszystkie te negocjacje jakby to jest już po stronie menadżera naszego. My mu za to płacimy. Zawsze menadżer bierze jakiś tam procent z kontraktu, który po prostu wynegocjuje Wynegocjuje, no. dla kolarza. No i to jest jego praca. My przez to mamy bardziej, że tak powiem, spokojną głowę. Jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na wykonywaniu naszej pracy, czyli trenowania i startowania w zawodach. A od takich spraw właśnie finansowych, kontraktowych, no to są menadżerowie, którzy oni się tym zajmują. Czyli jeżeli są jakieś problemy z kontraktem, to również do menadżera się zwracasz i on tam z Tak, tak, ekipą. tak, tak, tak. To wszystko jakby jest na jego głowie. W kobiecym peletonie Czuję to. się, jakbym była w innym świecie. Tak, właśnie chciałam. Nie, przykład ostatniej rozmowy z jednym z moich znajomych powiedział mi, że tak naprawdę rozmawiał z jedną z menadżerek, że jeżeli bym zgłosiła się do niej w czerwcu, to bym w tym momencie miała ekipę. No ja się nie zgłosiłam, bo tak naprawdę od 2 lat, być może roku, funkcjonuje jakby
korzystanie z usług menadżera w świecie kolarskim. Pewnie dziewczyny, które no, podpisywały wyższej rangi kontrakty na pewno wcześniej, ale ja w swojej karierze nigdy nie miałam takiego menadżera. Być może przez to bym mogła mieć większe kontrakty i w tym momencie mieć jakąś pulę środków na życie po kolarstwie, na moją emeryturę, ale to tak naprawdę to jest całkiem inny świat, podpisywanie i rozmowa z dyrektorami czy menedżerami ekip sam na sam i tak naprawdę no, zawodnik chyba znajduje się jakby na przegranej pozycji, chyba że mam wyniki, które świadczą o tym, że mogę... Albo punkty, nie? No, kiedyś punkty, tak, bo jeżeli nie masz punktów, nie byłam na konkretnym miejscu w rankingu, no to było tak. Pamiętam, że jak przeszłam do Silence, wtedy byłam bardzo na wysokim miejscu w rankingu, no to tak naprawdę dyrektor zgłosił się do mnie z bardzo dobrą ofertą. No i wtedy powiedziałam okej. Chociaż nawet nie miałam odwagi poprosić o więcej, bo tak pomyślałam okej, nie będę prosić, bo to może być za dużo. Ale myślę, że ten świat, mam nadzieję, kobiecego kolarstwa zmierza pod tym względem bliżej do świata męskiego kolarstwa. Chociaż no, tutaj te różnice zarobkowe są diametralnie różne. I tutaj mówię przede wszystkim o tych ekipach nieworturowych, bo tam dziewczyny jeżdżą albo za 300 euro, albo za uścisk ręki prezesa. No nie mówię tutaj grupy kolarskiej, więc tutaj jest smutno. Co jest w takim kontrakcie? Czy masz tam ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, czy jeżeli zajdziesz w ciążę, możesz liczyć na to, że nadal jesteś zatrudniona w klubie i masz urlop macierzyński, masz jakąś tam powiedzmy 80% tej pensji, ale masz. To jest tak, o tym mogę się wypowiedzieć przede wszystkim jak byłam w Movistarze, no to ten kontrakt był naprawdę profesjonalny. I tam byłam jakby zatrudniona jako pracownik. Wszystkie składki zostały odliczane i to był tak naprawdę pierwszy mój kontrakt, w którym pracowałam na swoją przyszłość 2 lata. Pozostałe kontrakty włoskie to były kontrakty, które podpisywało się do UCI, ale wiadomo, jaki był w tych czasach świat. Każdy liczył, żeby obeszło się bez jakichś dodatkowych kosztów. A tutaj w tej hiszpańskiej ekipie mowy na razie no nie było mowy o sytuacji ciąży, chociaż wiadomo, weszły już ustawy w świecie kolarskim. Więc tutaj akurat nie było. Ubezpieczenie w tej ekipie pokrywała drużyna, chociaż w zależności na jakiej zasadzie jesteś zatrudniony. Jeżeli jesteś zatrudniony jakby oddzielna firma, no to na przykład Silence, ja musiałam pokrywać koszty ubezpieczenia i wtedy to należało do moich obowiązków. Czyli jakby musiałaś założyć działalność gospodarczą, tak, na dobrą sprawę? Tak, wtedy właściwie tak. Czy to oznaczało, że oni na przykład zapewniali ci sprzęt, ciuchy, wyjazdy na zgrupowania, czy też partycypowałaś w kosztach z tym związanych? Nie, wtedy nie. A we Włoszech? We Włoszech tak naprawdę miałyśmy w Cipollinim wtedy jedno zgrupowanie na początku sezonu. I praktycznie pozostałe zgrupowania leżały po moim ja musiałam za nie opłacać, więc to też podkreśla, jak inne kolarstwo kobiece było, bo teraz już zmierzę do męskiego, od męskiego, kiedy no tak naprawdę ekipa, pokrywała część kosztów, ale resztę leżało po mojej stronie. Dosyć przebiegłe podejście, nie? Bo te pieniądze, które ci płacili, wracały do nich. No tak, tak. Ale myślę, że to już chyba, mam nadzieję, nie ma aż tak tego miejsca. Chociaż tak jak w Burgos, no to też zależy od statusu ekipy. Bo tutaj, otrzymywałam stypendium, jedno zgrupowanie, no ale
wiem, że to tak naprawdę leży po stronie kolarza, przygotować się jak najlepiej do wyścigu. No ale jeżeli stypendium nie pozwala ci na to, żeby przygotować się, no to zatacza się koło, błędne koło, które tak naprawdę później pokazuje, na jakim jesteś poziomie. Tak, ale temu słyszałam też o takich sytuacjach, w których wchodziłaś do ekipy i musiałaś kupić rower, ten sam rower, który mieli wszyscy zawodnicy, no bo wiadomo, był sponsor i trzeba było jeździć na takim rowerze, ale to ty pokrywałaś koszty związane z zakupem tego roweru. Mogłaś go sobie po sezonie sprzedać oczywiście, zwłaszcza, że ekipa najczęściej wymieniała rowery, więc trzeba było znowu się wykosztować na kolejny. No ale to tak było, ale tak jak mówisz. Zresztą różne są przypadki. To też znamy zawodników, którzy chcąc się ścigać w World Tourze czy w grupie prokontynentalnej przychodzą ze swoim sponsorem, prawda? I ktoś wykłada, nie wiem, 200 tysięcy euro, wpłaca do drużyny i menadżer sobie to wszystko liczy. Aha, no to ja mu tam zapłacę ten kontrakt 27,5 tysiąca euro minimalny z tych pieniędzy, a reszta jest na utrzymanie, na gwarancję bankową, na rower, na ciuchy, na to, na tamto, co nie? Więc to jest taka rzecz, no wiesz, no masz możliwości, chcesz, no to wykładasz kasę i to... We Włoszech było bardzo popularne swego czasu, że bardzo dużo kolarzy, to tam były też takie przypadki, że całe wioski się składały, żeby któryś tam chłopak, który jest z jakiejś małej wioski, a jest, wiesz, ma potencjał, talent, to tam, nie wiem, zrobili zrzutkę, każdy po tam 10 euro, 20, nie wiem, strzelam, w cudzysłowie mówię taką tylko historię, ale były takie przypadki, że całe rodziny się składały, żeby uzbierać tam te pieniądze, nie wiem, 100 tysięcy euro, dajmy na to, żeby on mógł się rok pościgać. Pomagam.pl. Teraz na przykład można. No, więc to też nie jest tak, no wszystko jest kwestią finansów, no ja jak jeździłem w Netapie w pierwszym roku i też nie mieliśmy tam kokosów, no to tak naprawdę też mieliśmy jedno zgrupowanie, a później udało się namówić drużynę gdzieś tam na jakieś drugie wysokogórskie, ale to pojechało tylko trzech kolarzy i masażysta, a tak to po prostu no, masz być dobry, masz się przygotować, jest in-house, tam jest mechanik, masażysta, oni ci mogą pomóc, możesz siedzieć w Belgii, a jak nie chcesz, to sobie na Majorce coś wynajmij, albo we Włoszech, albo jeździ po zgrupowaniach, jak chcesz mieszkać w domu, więc to też nie jest tak, że tam było tak kolorowo, bo wszystko jest zawsze na końcu kwestią pieniędzy. Nie? A trener? Możesz wtedy, wiesz, mieć swojego albo korzystać to zależy z teamowego? Od drużyny. Zależy tak. Od drużyny. Zależy, jak się dogadasz, jaka jest drużyna. No generalnie, no nie wiem, jak jest teraz. Teraz jest tak, że w drużynie World Touru jest na przykład pięciu trenerów i każdy ma czterech czy pięciu zawodników i się nimi opiekuje. To są trenerzy opłacani przez ekipę. Opłacani przez drużynę, nic cię to nie kosztuje, więc tak naprawdę jest to całkiem niezły deal, co nie? Bo on cię prowadzi i on jest w jakiś sposób odpowiedzialny, on jest w kontakcie z dyrektorami sportowymi, z menadżerem, za ludźmi, no jak jedziesz na wyścig, no to wiesz, z wyprzedzeniem dużym, bo to już w grudniu się ustala plan startów, przynajmniej do Tour de France. I tutaj się, że tak powiem, wszystko to zostaje wewnątrz drużyny. No, no teraz raczej jest niepożądane to, żeby mieć trenera z zewnątrz, jeżeli są trenerzy UCI, drużynowi. UCI zabroniło, już nie wolno. Tak. No, jest, przepisy UCI wymagają, że trener ekipy musi być jakby częścią zespołu. Nie można mieć trenera z zewnątrz. Do jakiś czas temu jeszcze można było, ja tak miałem, że jak ścigałem się w Lampre, to miałem trenera jakby z zewnątrz, a teraz już od jakiegoś czasu się zmieniły przepisy i trener musi być jakby częścią już sztabu. A z czego wynika ta zmiana w przepisach? Jak to UCI uzasadnia, wiecie? To jest oni ciekawe. Oni nie muszą uzasadniać, czemu skarpetki mają być do 3/4? Żeby za dużo sponsora nie było tam. No, czemu siodełka cieli przed startem? Generalnie UCI dąży do tego, żeby wszystko było jak najbardziej czyste, klarowne i w każdej chwili chodziło o to, że na przykład był taki okres, że UCI sobie tam zażądało do jakiegoś kolarza pliki treningowe, żeby po prostu... I wtedy ekipa musi szybko te pliki udostępnić, no bo ma do nich dostęp, bo trener jest częścią ich zespołu. A jeżeli jest trener z zewnątrz, to trener z zewnątrz może powiedzieć, a dlaczego ja mam pokazywać? To są moje tajemnice. Tak. No i to wszystko do tego dążę, żeby to kolarstwo jakby było najbardziej mega, mega czyste i do wszystkiego był wgląd. No, tyle razy, ile kolarze są testowani w sezonie, to chyba sami za to płaciliśmy, żebyśmy byli testowani. To było najśmieszniejsze, nie? Że wpłacało się do UCI 150 tysięcy euro, czy tam 200, zależy od drużyny, żeby cię po prostu testowali. Co, nie? I pobudki o 6 rano w domu. I do mnie zawsze przyjeżdżali 1 listopada. Naprawdę? Naprawdę. Dwa razy mi się udało, że wróciłem z cmentarza akurat, bo dziecko chciało siku i dzwonek do drzwi i kontrola. Nie? No od Niemcy przyjeżdżali, dla nich nie istnieje coś jak 1 listopada, po prostu to jest zwykły dzień. Co, nie?
Także no, trzeba było przez to przejść, no. Trzeba było życie. Tego pilnować, trzeba było pilnować tego Adamsa, ale ja tam zawsze miałem, że tak powiem, i na szkoleniach, i z tymi ludźmi, jak rozmawiałem, to oni mówią, wiesz, jeśli o ciebie chodzi, to jest luz, nie? Bo ty podajesz bardzo dużo informacji, nie? Czym jest lepszy kontakt, tym my też później jesteśmy bardziej elastyczni, no bo jak już ktoś jedzie z Niemiec, a ciebie nie ma, bo wyszedłeś gdzieś tam, wiesz, no zawsze poczekają, zadzwonią, co nie. Oczywiście jest ten one hour testing slot, gdzie trzeba być tak, i dzwonią dzwonkiem dwa razy i trzeci raz już nie dzwonią, tylko masz żółtą kartkę, a za 3-2 lata dyskwalifikacji. Ale no to trzeba było dbać o to, żeby bateria była naładowana w dzwonku, nie? Ja się kiedyś miałem przypadek, spotkałem z kontrolerem, wyjeżdżając z domu na motorze. Wyjeżdżam, dojeżdżam do bramy, a tu kontroler stoi, nie? Przed bramą. On patrzy na mnie, ja w kasku, ja patrzę na niego, zdziwienie. Akurat jechałem na rehabilitację. To był akurat, też był mój błąd, bo to było w tej godzinie, którą ja wyznaczyłem, gdzie muszę być. Aha. I to było, ja miałem między 7 a 8, nie, między 6 a 7, a to była, nie wiem, 6:50. Mówię, dobra, 6:50 już nie przyjadą, jadę, bo jechałem na rehabilitację po jakiejś tam kraksie. I kurczę, on przyjechał 6:50, nie? Chciałem sobie po podwórku pojeździć. No, ale powiedział mi, że spoko, że, bo to jak odjechałem niedaleko, mówię, ja bym zadzwonił do ciebie gdzieś, bo to był Polak akurat, także był taki dość, można było z nim normalnie pogadać, prawda? No, ale miałem taką przypadek, że właśnie, żeśmy się spotkali przed 7 rano w bramie, ja chciałem wyjeżdżać, a on akurat do mnie przyjeżdża, prawda? Wiesz, najgorsze jest to, jak przyjeżdżali do siebie 6:15 i dzwonek dzwonił 2 sekundy po tym, jak wcisnąłeś spłuczkę od toalety na przykład, nie? No, też. Bo idziesz sobie rano, tak. Wiesz, siku, co nie? Spuszczasz wodę i zamykając drzwi od łazienki dzwoni dzwonek. I już wiesz, że to będzie długi dzień, że trzeba będzie długo pić, a później przez cały dzień to oddawać, nie? Pamiętam na kobiecym Tour de Polonie Ewelinę Szybiak, która chodziła boso po tym, piła, tak, pakowała tak. W siebie wodę. Puszczają, cuda i kolejny etap czasami. Po prostu mogła się pożegnać z kolejnym, bo to było tak, że rano była czasówka, później był etap. A ona no, nie miała w sobie nic, po prostu, nie? No. Ja kiedyś wróciłem po Giro Italia w poniedziałek, bo w niedzielę się kończyło Giro. W poniedziałek do południa wróciłem samolotem do domu. W poniedziałek 21:40, kąpię dzieci w wannie i nagle dzwonek, kontrola. Bo oni mieli czas do 23:00, no to sobie wymyślili, że w poniedziałek po Giro przyjadą na kontrolę przed godziną 22:00. No i był miły wieczór, spędziliśmy razem, tak. No ale mówię, no to jest, na początku, jak wchodziły te Adamsy, to na początku to było wszystko wielka, wielka magia. Sam, jak ja zakładałem, to przyjechałem do Bartka specjalnie do domu, żeby mi to wytłumaczył. A potem jak już człowiek w to wejdzie, w ten nawyk, no to potem już z automatu idzie i nie ma z tym problemu. No tak, no tak jak mówicie, no to jest jeden z elementów życia kolarza po prostu, tak. Nie? Tak, tylko że jak ja miałam przez pierwszy rok Adamsa i nie miałam żadnej kontroli, to ja byłam tak zestresowana, że dzwoniłam do nich, przepraszam, czy mogła pani sprawdzić, czy mój Adams funkcjonuje, czy tam dobrze wszystko wypełnia, bo nie dostaję, czekałam na tą kontrolę, czekam, a to nie. Pierwszą kontrolę taką z Adamsa miałam w tym roku przed Mistrzostwami Polski i moja mama o 6 rano zadzwonił dzwonek i wyszła, a ja tak naprawdę miałam wibrację w telefonie, a pani nie dzwoniła, tylko moja mama zobaczyła panią wychodzącą tam z werandy i zawołała tą panią, przyszła do mnie na górę do pokoju. Małgosia, kontrola antydopingowa. To był dla niej taki szok. Ja mówię, spokojnie, mam cię, już schodzę. I Adam sam mam od 6 lat. I to był dla mnie pierwsza kontrola taka z zewnątrz. A teraz pomyśl, ile drużyna zapłaciła za to, że ty masz tego Adamsa przez 6 lat i ile mogliby ci za to kasy wypłacić, tak. Nie? No takie właśnie są niektóre rzeczy wprowadzane. Znaczy dobrze, że mają to wszyscy, jeśli chodzi o męski peleton, no bo to też w jakiś sposób ukróciło pewne historie, nie? Pewnie. Czy też większość świata teraz ma tego Adamsa, bo to tylko nie kolarze przecież, co nie? Ma to sens, oczywiście. Chociaż przydałoby się teraz w amatorskim peletonie, tak szczerze mówiąc, też trochę postraszyć amatorów. Na pewno bo karierę mieliście, macie bogate i jest coś, co szczególnie zapamiętaliście z tej swojej kariery, takiego, że czasem wracasz do tego myślą i buzia ci się śmieje, albo nie wiem, albo wspominasz to zupełnie inaczej. Dla mnie był to na pewno start w Giro. Mając 31 lat, stając pierwszy raz na starcie Giro Italia, to czułem się jak dziecko.
po prostu drżałem cały, bo to start pierwszy raz w wielkim turze. Mając w ekipie jeszcze Alessandro Petakiego czy Scarponiego, no to presja jeszcze tym bardziej wielka, także no zapamiętam to do pewno długi czas, ten pierwszy start, no bo to jednak dla mnie było coś zupełnie nowego, prawda? Jeździłem wyścigi etapowe wcześniej, ale mniejsze, a tu nagle zobaczyłem, jak to wszystko wygląda na wielkim turze. Wielkie zaskoczenie, na plus oczywiście. Ale no był to dla mnie na pewno bardzo, bardzo mega stresujący okres, no bo też oczekiwania co do mojej osoby też były duże ze strony ekipy, także presja dodatkowo. No ale myślę, że jak na pierwszy raz udało się, wywiązałem się z założonych mi zadań, dobrze to Giro pojechać i potem już z roku na rok było coraz lepiej, prawda? Ale to zapamiętam do dziś właśnie ten pierwszy start, że naprawdę stres był duży. Byłeś też pomocnikiem Scarponiego. Tak, no właśnie, to też było, że ja musiałem do końca z nim być, prawda? Ja nigdy nie lubiłem się tam pchać gdzieś na etapach, żeby walczyć o pozycję z przodu, żeby tam, no a tu mnie sytuacja do tego zmusiła, że musiałem. No ale jakoś tak się udawało, że jak już był ten podjazd na metę, zawsze z nim tam zostawałem i jakoś razem żeśmy tam dawali rady, prawda? Ja miałem jeszcze ten przywilej być tym jego ostatnim. Ostatnim, który go zostawiał gdzieś tam na czasami na 300 metrów do mety, prawda? Także no, tym bardziej satysfakcja podwójna, jak jemu się udało wygrać, czy osiągnąć jakiś tam bardzo dobry wynik, bo był to kolarz, który też to doceniał, prawda? Też to doceniał, zawsze była rozmowa i było to dziękuję po prostu. Także no takie no fajne przeżycia, które na pewno długo zostaną w pamięci, no bo jednak to kolarstwo, to world tourowe kolarstwo, które dla mnie było zupełnie, otwarło oczy na świat, jak to w ogóle wygląda, bo wcześniej się ścigałem, ścigałem się zawodowo, ale to były ekipy niższej rangi, wyścigi niższej rangi i nie wyglądało to tak, jak zobaczyłem to później, także dopiero mając lat 31 zobaczyłem prawdziwe kolarstwo, jak to wygląda i naprawdę było fajnie. Polecam. No dla mnie to już za późno, nie? Także. Gosia, taki moment, który jest szczególnie dla Ciebie ważny. Jeżeli chodzi o wyścig, to pewnie Mistrzostwa Świata w Innsbrucku, kiedy mając wtedy 34 lata, jedziesz wyścig życia i jedziesz go tak jakoś całą sobą i to się po prostu czuje, że... Byli wtedy na trasie, oszaleliśmy ze szczęścia, jak Cię zobaczyliśmy. Tak. Chociaż Richmond też, jak jechałam w ucieczce i słyszałam kibiców, to też to niesie jak... to jest niewyobrażane. Pewnie też każde Mistrzostwa Polski, bo jednak bycie mistrzem Polski to też jest... też niewyobrażalne uczucie i chyba to, kiedy zostałam mistrzynią Polski na czas w Ostródzie i słyszałam moją siostrę, jak krzyczy waaa! I sobie mówię, no nie, cała czerwona, dobrze, fajnie, że i cała rodzina jednak zbiegła się i zaczęła się do mnie przytulać i to było też bardzo ważne, bo praktycznie godzinę przed otrzymałam telefon, że, bo w ten sam dzień miałam rezonans serca, bo to też jakiś stres był w moim życiu, bo nie wiadomo było, skąd się biorą szumy jakieś i okazało się, że ten rezonans jest okej. I 5 minut przed startem moja mama powiedziała, jest okej. Popłakałam się, pojechałam, wygrałam i wtedy to było takie... Super. Tak, ale myślę, że mimo wszystkich tych moich przygód lepszych i gorszych w kolarstwie, no to myślę, że to dużo mnie nauczyło i mój charakter na pewno się ukształtował. Nie dałabym sobie rady w życiu tak, jak sobie dałam, pokonując te problemy kolarskie, czy podróżując samotnie przez Włochy, czy teraz rowerem. No i myślę, że na pewno bym nic nie zmieniła. Pewnie jakieś decyzje teraz z perspektywy czasu, tak, podjęłabym inne, ale myślę, że w gruncie rzeczy też dały mi dużo w moim życiu. Co, ja bym przebrnął przez to w ten sposób, że mam takie dwa wspomnienia. Jedno
bardzo sportowe i drugie bardzo heroiczne. To sportowe to jest pierwszy wjazd na pole elizejskie, na Tour de France. Naprawdę do dzisiaj pamiętam to, że popłakałem się prawie na rowerze, jak pierwszy raz tam przez te serpentyny i zobaczyłem łuk triumfalny i ta kostka i gęsią skórkę miałem na całym ciele. Bo faktycznie byliśmy tam malutką drużyną i to, wiesz, co roku w tym zawodowym peletonie jest około 400 ludzi. A są tacy, którzy od lat jeżdżą w World Tourze i na ten Tour de France nigdy ich nie wezmą. Więc to naprawdę było duże przeżycie i pamiętam to do dzisiaj. I już później nie było takiego efektu, bo też się sam zastanawiałem, czy faktycznie tak zareaguje, ale nie było takiego efektu już, wow. A drugi to wydaje mi się, że Tour de Pologne w Karpaczach się kończył jak z wybitym barkiem. Wjeżdżałem na metę i tam Wöckler mnie pchał i później wszedłem na podium. To takie, no mogłem się wycofać, ale to było na ostatnich kilometrach, jak tam się przewróciłem i miałem tą koszulkę już zapewnioną i chciałem to właśnie dla kibiców i dla rodziny. No i też trochę dla siebie, wiadomo, dla drużyny dowieść, co nie? To takie dwa momenty, które pamiętam. No to takie bardzo chwile nieprzyjemne staramy się wymazywać chyba ze swojej głowy, chociaż one gdzieś tam uczą nas tego życia jednak. No, miałem o tyle też szczęście, że nie przewracałem się często na wyścigach, więc tak naprawdę jedyne złamanie, jakie miałem, to na ostatnim wyścigu w życiu, kiedy złamałem obojczyk i łopatkę na hiszpańskiej Vuelcie. No a wcześniej tylko ten zwichnięty bark, gdzieś tam zaczęło się od Bałtyk Karkonosze Tour i tak się ciągnęło przez kilka dobrych lat i kilkanaście zwichnięć nawykowych aż do operacji, co nie? No ale myślę, że wiesz, masa przygód, bardzo dużo znajomych, przyjaciół, wspomnień, książkę można by napisać z tymi wszystkimi przygodami, historiami, podróżami, jeszcze jak po Polsce z rowerem do pociągu, wiesz, na sztort, bo ludzi pełno. No ja do kibla choćby, byle tylko z tym rowerem pojechać, bo przecież wyścig mam, no muszę dojechać, co nie. No. Przedsmak tej książki. Jazda do Warszawy na lotnisko, na wyścig, 8 godzin, lot dwugodzinny do Frankfurtu, gdzie z domu do Frankfurtu na lotnisku mam 7 godzin na przykład. No, takie kwiatki wychodziły, no, ale takie były czasy, co nie, no, fajne. I to, tak jak Gosia powiedziała, to też trochę kształtuje charakter chyba, nie? Że no tak, pokazuje ci, czy masz determinację, czy przegonią nie, cię w czasie jednej podróży przez 4 lotniska i masz na przykład 40 minut na przysiadkę i biegniesz w ciemno po prostu, nie? Biegniesz w ciemno i albo ci się uda, albo jak ci się nie uda, no to masz problem, musisz szukać hotelu, czy nie wiem, czasami kupić nowy bilet, zależy, czy to jeden lot łączony, czy kilka osobnych. Pamiętam, jak kiedyś poleciałem na Majorkę i byłem 3 dni bez roweru i bez walizki na przykład, a widziałem swoją walizkę siedząc w samolocie z Walencji na Majorkę, widziałem swój rower na wózku i walizkę i 3 dni nie mogło to dolecieć przez, wiesz, 300 km w linii prostej, co nie? No, dzwonisz, piszesz, drużyna dzwoni, pisze, no nie ma, no to poszedłem do wypożyczalni. Wypożyczyłem jakiś rower, walizka się znalazła na następny dzień, ale na rower czekałem 3 dni, no i trzeba było sobie jakoś radzić, nie? Ale to jest chyba też różnica teraz między zawodnikami, którzy na przykład idą do ekipy World Tourowej czy jakiejś super ekipy zagranicznej, że mają wszystko na tacy, a my tak naprawdę musieliśmy sobie sami. Jak ja wyjeżdżałem do Włoch, to nie w ząb włoskiego, jadę do obcych ludzi. 2 tygodnie codziennie płaczę, ale cóż, trzeba zagryźć zęby, bo chciałam, to sobie wybrałam i... A tutaj, no jak masz wszystko na tacy i mały szczegół się wywali, no to... Tragedia, no. Co się dzieje? Jak sobie z tym poradzić? No tak, tak. Młodzi zawodnicy teraz też są przez tutaj nawet ekipy wożeni przez rodziców, a w sumie takie opowieści tych dawnych kolarzy, którzy opowiadają o tym, jak jechał 30 km na dworzec, tam wsiadał do pociągu, 30 km dojeżdżał na wyścig i jechał wyścig. Mało tego, to ja znam też taki przypadek takiego zawodnika, który jeździł pociągiem na wyścigi, i dla lepszej motywacji nie brał kasy na bilet powrotny, bo musiał wygrać jakieś pieniądze na wyścigu, żeby dobrze pojechać, nie? I wiesz, i to takich skrajności, że tak powiem, niektórzy się doprowadzali, żeby zrobić wynik, co nie? Czyli wszystko jest w głowie, znaczy przynajmniej dużo jest w głowie. Przedsmak książki, o której mówisz, którą można by napisać z tego, no to mieliśmy, kiedy prowadziłeś bloga takiego na żywo z Tour de France i no, to była znakomita rzecz, więc wszyscy się tu zachęcamy. Ta książka byłaby dobrym, myślę, takim zwieńczeniem też kariery.
Ostatnia rzecz, o którą chciałam zapytać, bo właściwie to pytań mam jeszcze mnóstwo i moglibyśmy tutaj siedzieć cały dzień, ale niestety nie mamy na to czasu. Kolaż, który dla Was jest takim właściwie najważniejszy z jakiegoś względu. Czy jest, nie wiem, przyszłością tego kolarstwa, czy jest właśnie legendą, czy jest dla Was z jakichś osobistych względów ważny? Wiesz co, ja chyba tak bardziej legendarnie podszedł do tematu i wskazałbym Indurajna tutaj. Miguel Indurain, który wtedy, kiedy ja zaczynałem gdzieś tam się interesować kolarstwem, to był faktycznie na topie i był takim zawodnikiem, który przebrnął przez te ciężkie czasy jakoś tak w miarę bez negatywnego rozgłosu. Też trochę zapomniana postać ostatnio, nie? Tak niestety. No, kiedyś był jakiś tam wzór mój, tak. Zawsze jak się pytają ludzie, to konsekwentnie, Indurain. Fajnie. A ja tutaj, jeżeli mogę ze świata kobiet, to na pewno Fabiana Luperini, Kirsten Wild. Dlatego, że je znam osobiście i chyba bardziej pod względem ich wyników i pod względem sportowych i pod względem osób, którymi są w życiu prywatnym, więc chyba ich osobowość bardziej i kontakt, który zawsze mamy, do mnie przemawia. A z męskiego peletonu też tutaj, może to będzie zaskoczenie, ale to polski kolarz. I tak naprawdę też nie pod względem wynikowym, ale tutaj mnie zaskoczyło, może nie znamy się zbyt dobrze, ale kiedyś miałam bardzo odmienne zdanie o nim, znaczy tak z obserwacji. I to będzie Tomek Marczyński, którego tak naprawdę w tamtym roku widziałam na włoskim Instagramie wywiad z nim. I naprawdę wielki szacunek dla niego, dla tego, jaką tak naprawdę jest. Zobaczyłam inną osobowość Tomka. Nie tylko loko. Tak, nie tylko loko, więc bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No i oczywiście panów też wymieniam. Dlaczego panowie nie wymieniłeś? A Kirsten Wild, bo o niej słyszałam bardzo różne opinie, że jest bardzo taką zdecydowaną zawodniczką, powiedzmy to, i w peletonie potrafi tam porządzić w taki bardzo autorytarny sposób. Może też jest to jest może związane z moim charakterem. Jeździłyśmy razem w Silence i ja nigdy nie miałam z nią problemów i tak naprawdę od momentu, kiedy tydzień przebywałyśmy razem w pokoju, jesteśmy bardzo dobrymi koleżankami i mogę powiedzieć, że jest wspaniałą osobą i tylko fajnie. Takie i wyłącznie zdanie mam o niej. Wiem, inne koleżanki mówiły mi o tym, że tak się zachowała lub tak się zachowała, no ja nie mam takiego zdania o niej, więc tutaj nie podzielam uwag. A że jest osobą, która wie, czego chce i też potrafi bezpośrednio powiedzieć, co jej leży na sercu, więc to jeszcze bardziej szanuję u niej. A jesteśmy tylko ludźmi i myślę, że jakieś tam zdarzenia mogły się zdarzyć. Nie zmienia to faktu, tak. Że to jest naprawdę szalenie utalentowana i z wynikami zawodniczka. Nie? No, i mimo jej gabarytów jest naprawdę uczuciową osobą i... No, często tak jest, że się świetnym człowiekiem, tak. Skrywa się gdzieś ten. No, Fabiana Luperini to już tutaj nie trzeba dodawać. Ja tak troszkę rozwijam ten temat, bo te postaci z kobiecego peletonu są trochę mniej znane, a myślę, że też zasługują tutaj na. Tak, Fabiana, no, wspaniałe wyniki, wspaniała kariera. No i ale dla mnie przede wszystkim Fabiana to Fabiana. Nie postrzegam jej przez pryzmat jakiejś takiej niedostępnej ikony kolarstwa, którą tylko oglądałam na obrazku, ale osoby, która przekazała mi dużą wiedzę na temat kobiecego kolarstwa i zwróciła uwagę na rzeczy, na nawet sytuacje, które mają miejsce i też mi no, przekazało dużo swoją postawą, swoim doświadczeniem, bo była moim dyrektorem sportowym. No, świetna zawodniczka. Dla mnie? Miałem nawet okazję się z nim raz ścigać na wyścigu, Jan Urlich.
Jan Rulich, jego styl jazdy właśnie podczas Tour de France, prawda? Jego nogi monstrualne, które na żywo naprawdę robiły wrażenie. Raz miałem okazję się z nim w Szwajcarii na jakimś tam klasyku się z nim ścigać. Mało tego, wylądowaliśmy razem w odjeździe. Także dojechaliśmy razem w czołówce i wiadomo, już to były jego ostatni rok, czy ostatnie lata już ścigania. Ale no, zawsze podobała mi się jego jazda, jego styl na rowerze i tak jakoś zawsze tak lubiłem na niego patrzeć. Także powiedzmy, że tym kolarzem, moim takim idolem za młodych czasów był Jan Urlich. No tak. Poza tym to też jako zawodnik, nie? Ten jego pojedynki z Armstrongiem. Tak, właśnie. Chyba wszyscy tam żyliśmy. Ciekawe to było wtedy, wiadomo, inne czasy, inne kolarstwo, no ale przyjemnie się na to patrzyło. Tak. Pamiętam, jak on też opisywał, że trenerzy go próbowali przestawić na taką wysoką kadencję, jak jeździł Armstrong, nie? Za Chiny. Nie ma bata. Nie ma, no. Przepychał te korby. Tak. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Myślę, że to była naprawdę dla naszych widzów szalenie ciekawa rozmowa i opowiedzieliście tu o mnóstwie rzeczy. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo. I na koniec możemy przebić najbardziej romantycznym obrazkiem, który wisi tam na ścianie nad Gosią. Takiego kolarstwa nam właśnie brakuje i do takiego teraz będziemy dążyć. Tu teraz trójkę siedzimy. Idziemy na papierosa. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękujemy wspierającym platformę A-Trainer i ten vlog firmom Canyon i Gal ICM, dealer Skody, a także gościnnym program 4Hops Cycling Pub. Daj znać, jeśli podobał Ci się ten odcinek i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.